Perhaps we can strike a deal. You won't like my terms. War. Are you here to play executioner? Poprzednio w Darksiders. That isn't your way, is it? Why are you here? Strange question, seeing as how you're the one broke into my house. You weren't always the Black Hammer. You huddle in exile, a hermit among tombstones. Why? What role did you play in this, Ulthane? Horseman, I've got something for you. A fair bit of work, but... It's a bit dainty for me. It'll serve you better. You didn't answer my question, old one. Maybe I like the scenery, was it to you? You asked for my help and I gave it. You go on being ungrateful and I'm liable to get upset. I look like I'm afraid of death, boy. It's not death you should fear. Did you enjoy yourself? War in the Black Hammer, plucking pigeons. You see a great many things from inside a prison, Samael. There is little you can keep from me, Horseman. Once I have a mind to know it. And what do you know of Uriel? I thought the Horsemen were above such earthly pursuits. She believes I killed Abaddon. The Hellguard worshipped their fallen lord and leader. And Uriel? Some might say her admiration was less than professional. She will stop at nothing to punish the one responsible. I fought the demon who killed Abaddon, and he will be punished. Straga is the strongest of the Chosen. No doubt you'll face him again. He draws power from the Spire, and won't stand to be away from it for long. With all I have taught you, you might even survive the reunion. Whose heart would you have, demon? The Stygian is king of the ancient worms that now plague the Ashlands. It won't be easy. The worms grow well in such fertile ground. Fertile? Fertile with death. Decay. All the land is covered in it. The ashes of the dead. But you may be in luck. It seems that some fool demons have taken to capturing the worms for sport. And they hunt other creatures as well. The strongest are made to fight in cruel arenas. The demons seek to tame the Stygian, not knowing that within the monster, there beats the black heart of the Chosen.
How do the demons avoid the Ashworms? You know of the Chronospheres? A gift of the Old Ones. It is said that to master the Chronosphere is to master time itself. One could stop time, or even move it forward and back. Indeed. None of the Old Masters exist, but the demons have learned to use them to a lesser degree. I can grant you a basic understanding of the Chronospheres. It won't be much. Perhaps just enough to avoid the worms. Perhaps. Perhaps not. What in this life is certain, Horseman? Other than our word, of course. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack i witam się z nami bardzo serdecznie. Po raz kolejny na zniszczonej ziemi, po raz kolejny zapraszam do odcinka z Zagrajmy w Darksiders Warmastered Edition. I tym wystrzałowym początkiem rozpoczynamy naszą przygodę na uschniętej drodze. Dalej, wojna, strzelaj, strzelaj, strzelaj. Dobra, koniec tego, dobrego. Lecimy tutaj, żeby nie marnować czasu. Tam gdzieś mam się udać. Mam szczerą nadzieję, że uda mi się dzisiaj dojść do jakiegoś fajnego momentu. Mam dosłownie pół godziny dla siebie. A dla siebie czytaj, żeby to wszystko nagrać. Znowu to... Żeby jak ci zaraz z pięści wyjadę... To się dupą... Nie. To się nogami przez dupę na głowę nakryjesz. No. No i proszę zdychać. No i 2500. Okej, tutaj jest takie coś. Co, leci w górę? Leci w górę. Teraz ja lecę tutaj. Zabieram bombeczkę. I wysadzam sobie przejście. Teraz pytanie... Okej, dobra, to jest normalne. Przejście, wejście, także... Także ja postanowię zrzucić się w przepaść na dobry początek. No bo hej, dlaczego by nie? Teraz dopiero dolecę sobie tutaj. Dobra. I lecimy dalej. Okej. Tutaj chyba jest mi gwiazda potrzebna. Raz, dwa, trzy. Teraz pytanie, gdzie ja mam iść? Dobra, na razie ją puszczę. Może, czy ten guzik skoku może mnie słuchać od czasu do czasu? Jeszcze raz puszczę gwiazdkę. To lecę? To lecę. Dobra, teraz lecę w tą stronę. No, tak coś czułem, że tu nie będzie nic powiedzmy ważnego growo. Perfetto. Przynajmniej wróciłem w to miejsce. Czyli tak, gwiazdka znowu leci,
A ja sobie lecę na kabel i dziduję w drugą stronę. Coś jest na dole? Nie. No to na ściankę i lecimy dalej. Bok, w górę, do tyłu, w dół, na sufit, po suficie i pyk. I lecimy dalej. A, tam się coś ukrywa, jak skubaniutkie. Jakieś kryształy do zniszczenia. A tutaj... ulepszenie zdrowia. Drugi kawałek. I dość ładnie mnie wyleczył. Tutaj nic. Tam też nic. No dobra. Lecimy do... O, jest Vulgrim! Co tam u ciebie, kolego? Masz na mnie coś ciekawego? No, jest upgrade kamiennej skóry, także poproszę. Ja mam w ogóle jeszcze dwie zdolności do wytestowania. Dobra, to tak. Na próbę sobie wszystkie przypiszę. A w sumie dobra, nie, inaczej. To tu, to tu. Tu, bo i tak nie mam na razie czym się leczyć i nawet sobie nie wykupię, bo wydałem prawie wszystkie dusze na upgrade'a, więc nawet sobie nie wykupię teraz. O, i jesteśmy na prochowisku. I jest czerw, o którym była mowa. Dobra, i tak, to muszę aktywować gwiazdą. Ej, ja uników przez to nie mogę robić. To jakby nie ma bata bez tej. Bez chronosfery, to ja bym tutaj nie przeżył. Dobra, zjeżdżaj. Czyli zaraz. No, nie mogę nawet pociąć, no. Kurde, jakbym mógł pociąć trochę tego obserwatora, ale sam dostać damage'a troszeczkę, to... i tak bym to zrobił. No. O! Rototototo! Nie za dobrze, aby ci tutaj, panie kolego. Keldoran? Czyli tak ma na imię Doran z League Legend. Kel. Nie, tak żartuję, tylko oczywiście. Jeśli jest tutaj ktoś, kto ogląda Marweka, proszę, nie hejtujcie. To tylko taki głupi żart, nie? Chodź tu. I nie umieraj za szybko. Teraz możesz. Okej, 2000. To już byłoby mnie stać na upgrade, na tą apteczkę. Do full leczenia. O, ziemia się trzęsie, to rzadko jest dobry znak. Dobra, wyciągaj broń. Ej, no come on, dlaczego to jest takie słabe? Po kilkanaście pocisków na jedno. Gwiazda? Jak by wyglądała? Że gwiazda to patroszy to w moment.
Jestem troszeczkę zawiedziony. Jeszcze spodziewałem się, że pistolet właśnie będzie troszeczkę lepiej się sprawdzał. Chociaż tak, pewnie to dlatego, że to jest pistolet właśnie, więc wojna nie może z niego korzystać tak efektywnie jak jego braciszek. Dobra, tam jest chronosfera. Jest też czerw. I dobra, no. Tam nigdzie nie dojdę. I jeszcze. Czyli najpierw muszę iść w tym kierunku. Dobra, no tylko ptak. Dobra, to jest powrót. Ale coś tu jest na ziemi? Tu jest dziurwa i nic więcej. To jest jakieś wiertło. Dobra. Spodziewałem się czegoś więcej, ale... Okej, okay, niech będzie. Tutaj... A, i tutaj muszę iść normalnie, żeby sobie... fabułkę robić. Okej, okay, proszę mnie to niszczyć. Bardzo ładnie. Co, i to tyle? Nie, no tutaj musi być coś więcej do roboty. A, dobra. Od tej strony się muszę wbić. Ciekawe te ostrza. Okej, okay, chronosfera opuszczona, a zatem droga dalsza jest przeze mnie odblokowana. Wyciągnę gwiazdeczkę. No ale mocno ten czas spowalnia. Dobra, teraz tutaj. Tylko co dalej? Dalej są przeciwniki. O, jest kolejny czerw. Jak miło. Ha, w sumie to nie żartowałem. Żryj moją pięść. Jeżeli gościu momentalnie ginie, jak się go zrzuci. Mimo iż czerw jeszcze się nie pojawił i go nie zeżarł, ale to tam detal. Masz na mnie chrapkę, co? Widzę to. Ale naczekasz się jeszcze. Patrz, nie sądziłem, że oni też są w stanie korzystać z tych lin. Nie są tam, patrzcie, widzicie, nie są te demony tak głupie, jakby się wydawało. No, także panu dziękujemy. Panu też. Panu też. I panu też. Do widzenia. Dobra. Ten co nie umie się zdecydować, co ze sobą zrobić, czy jak? No, szybko postanowił opuścić ten świat. Strzelił samobója. A, i oczywiście, żeby nie było za łatwo. Dobra, tam jest chronosfera. To...
Nie, no się zakrzy... nie, to się kręci za szybko, ja tego nie odpalę teraz. Dobra, co to? A, jest ten mechanizm. A ten jeszcze żyje? Sfera zjechała, to najważniejsze. Nie, proszę na dół, proszę na dół. Idź. Brawo. Właśnie sam się ograłeś. Jak ja mam tam wrócić, no? O, właśnie. Tędy. No, teraz pójdziesz dziebko łat szybciej. Dobra. I tutaj teraz lecę. A, i tędy musiałem iść. Okej. Dobra, że tak nie być ciągle tylko jednobronnym, to trochę pomacham i kosą, i mieczem. No bo wiecie, czasem trzeba, nie? Dobra, tu jest powrót, jakby co? Tam coś jest. Tu jest to, ale nie widzę sfery nigdzie. Więc to raczej nie tak zostanie rozwiązane. Troszkę wyżej, żeby dojść w to miejsce. Masz, stary, tutaj taka kosa fajna od śmierci. Dosłownie. To jest coś do zniszczenia. To raczej nie ma na dole tego. To za dupca. A ja nie mam pomysłu, jak to zniszczyć. Bo na pewno nie rękawicą. Bo rękawice są specjalne. Klejnoty, powiedzmy to. Nie. Ty, obserwator. Masz coś do powiedzenia? Serio? Tyle masz do powiedzenia, chłopie? Jestem zawiedziony. To bardzo. Tutaj nic nie ma. A, czekaj chwilę. Tu jest przejście. No i znalazła się sfera. A, czekaj chwilę. O, i nie tylko sfera. A właśnie, czekaj. O, ej, to jest fajne. Ciekawe, jak będzie wyglądało po upgrade'ach. Trzymaj. Czemu go ciągle nabijało? Dobra, opuszczam sferę niżej. Tutaj nic nie zdziałam. Ale z tym może być drobny problem. O, bo to jest za wolno.
wolno z tym idzie. Mogę tam się... Tak, mogę jeszcze tu, bo to jest w sumie to. Dobra, gdzie jest sfera? Halo? Gdzie jest ta sfera? Poważnie. Teraz wróci, czy... Tak, teraz wróci. Dobra, teraz leci w dół. A, dobra, tam się schowała. Okej, czy ja będę w stanie to wykorzystać? Chyba tak. Właśnie, tylko już muszę nas szybko dostać na górę, no kurka. No nie, no nie, tego nie jestem w stanie użyć. Chwilowo. Nie, coś mi tu nie pasuje. Chyba, że jestem w stanie jakoś użyć tej bomby, zanim ona postanowi mi wybuchnąć w rękach. No nie, no nie mam bata, nie uda mi się. Za wolno. Znaczy, nie mogę spowolnić czasu wystarczająco. Co ja mam teraz robić? Ja muszę iść gdzie? Spora jest ta arena. Czy to arena, ta mapa. Ja muszę iść gdzieś tam. Czy ja tu polazłem totalnie bez potrzeby? Mam chwilowo takie wrażenie, że ja tu jestem albo za wcześnie, albo totalnie bez sensu tu przylazłem. Ja tu chwilowo ewidentnie nic nie potrafię zrobić. Znaczy nie potrafię, nie mogę zrobić. Nie, chyba że jest tutaj gdzieś ta bombeczka wyszarzona, no ale wątpię. No z tym nic nie zrobię. Czy jakby tutaj gdzieś była, nie wiem, ta wyszarzona bomba czy coś. No, nie do końca tu się chciałem dostać. A nie, on by tutaj był na spokojnie w stanie doskoczyć, no. Nie no, mi się wydaje, że ja tutaj jeszcze nie mogę nic zrobić. Chyba, że... Może ja jestem w jakimś sposób ćwierćmózgiem. Czy tu jest dziura, żeby się ta gwiazda przeleciała? Jest! Congratulations! Właśnie po prostu udowodniłeś, że jesteś skończonym imbecylem. No, bombeczka sobie leci, a ja wracam w tym czasie na górę, żeby opuścić tę sferę. Jezus Maria, czasami najprostsza rzecz wydaje się być tą najmniej oczywistą. Dobra, idź szybko na drugą stronę. I teraz w górę. A ja jak skończony kretyn, zamiast spróbować od razu tej sfery, to ja kombinuję. Wojna, puścisz się tego w końcu?
proszę bardzo. A chociaż czekaj chwilę, bo tam. Właśnie, że ja nie mogę wyjść wyżej. A co wy. Nie, nie wejdziesz. I znowu ten punkt. Od czego tu jest? To już jest chyba czwarty punkt. No, może nie punkt, czwarte miejsce z czymś takim, które spotykam. O, co? Tu na przykład gwiazdka nie przeleci. I tutaj muszę sobie obniżyć to. I nic poza tym. Chwilowo nie zrobię. Tym razem już na pewno, więc teraz po prostu muszę się cofnąć. Jako, że teraz mam tutaj tą sferę, o tutaj jest, mogę puścić gwiazdkę i. O, to się nazywa zajebiście wyczuć moment. Przedostać się na drugą stronę i iść dalej. Siema. Padniesz? Padniesz. Jak miło z twojej strony. Dobra, co? Tu jest wajcha. I nic. A nie, jeszcze jest jakiś przeciwnik, który próbował mi wejść na plecy. Co ci z tego przyszło? No i co, i tu jest punkt z przeskokiem tam. Prawdopodobnie. No proszę, ja odblokowałem sobie wejście. I przy okazji wyłączyłem to dziadostwo. Więc dzięki temu nie będę musiał się użerać już potem ze Sparą. No, sobie chlupnąłem wprost. Dobra, tu jest co? Oczywiście są węgorze. Przynajmniej myślę, że to są węgorze. Uuu, jest artefakt! Proszę bardzo. No, wojna, w dół. I to jest czego artefakt? Kolejny artefakt żołnierza. Jeszcze was tu więcej? Na powierzchnię, proszę, na powierzchnię. Okej, tu mam wyjście. Co to jest za artefakt? No, wygląda potężnie. Tylko coś mi się wydaje, że ziewam i raczej do niego się szybko nie dostanę. Dobra, gdzie kolejna, powiedzmy, walka z sekretami. Chociaż wiecie co? Chyba na razie zakończę ten odcinek. Był to taki bardzo ładny checkpointik, więc... zakończę. Odcinek zakończę, a z wami widzę się w kolejnym odcinku, także... No cześć, co mogę więcej rzec. Mi czas się już skończył, ale... Spokojnie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Gierka jeszcze się rozkręca. Tak więc ode mnie to tyle. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć.